Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. W dzisiejszym filmie będziemy mówili o ćwiczeniach. O ćwiczeniach, o fitnessie gitarowym. Generalnie ten właśnie odcinek to jest taki wstęp mówiący, o co mi tutaj właściwie chodzi. No te ćwiczenia gitarowe, to od razu muszę zaznaczyć, że to jest ten pomysł dzięki jednej z uczennic, Karolinie. Tak, Karolinka bardzo ładnie ciśnie na gitarce. Tak, dziewczyny mogą zarobiście grać. Dobra, abstrahując w ogóle od Karolinki, chodzi o to, że właśnie dzięki jej sugestii wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić serię filmów z ćwiczeniami na gitary. Coś takiego jak znana pewnie większości, przynajmniej dziewczynom znana pani Chodakowska, która prawda robi ćwiczenia, jakieś takie, prawda, biceps, jakieś takie rzeczy, wypina tu i tamto, prawda, takie rzeczy. Ale chodzi o to, że tutaj my będziemy grać jako my gitarzyści, no przecież nie będziemy fitnessów robić, prawda, i będziemy prawda, więc będziemy grać z gitarą, motywy będziemy cisnąć z gitarą. Ważne, żeby wszystkie motywy, które będziemy grali, żeby one były wykonywane podczas właśnie tych ćwiczeń. Nie to, że stoimy samą gitarą, prawda? I czepiamy. Tylko chodzi o to, że po prostu gram jakiś motyw i w różnych pozycjach to ćwiczyć. Jest to naprawdę wyczerpujące ćwiczenie. Wiem, że część z Was od razu te filmy nie będzie ich oglądała i się będzie z nich nabijać i dawać łapki w dół. Tak, są tacy, którzy od razu dają łapkę w dół, nawet nie do końca oglądając tego filmu. Czy filmów, tacy są niestety ludzie. W każdym razie chodzi tutaj o to, że te ćwiczenia właśnie wykonujemy z gitarą, różne rodzaje. No to będę robić różne filmy, jakby odcinki z różnymi, prawda, wersjami tych ćwiczeń. W każdym razie chodzi o to, żeby właśnie je wykonywać z gitarą i to jest naprawdę dosyć męczące. Wiem, że to jest śmieszne, ale w rzeczywistości zrobienie po kilka razy dane jakieś ćwiczenie to dosyć wyczerpuje, ponieważ gitara zwykle waży parę kilogramów, a my tutaj dodatkowo poza tym, że trzymamy gitarę w ręce, prawda, w pewnej jakiejś pozycji, musimy trzymać ją, utrzymywać podczas grania, to dodatkowo musimy jeszcze myśleć o tym, co trzeba zrobić, jeśli chodzi, prawda, o fizyczne jakieś ruchy, a druga rzecz, co trzeba zrobić, żeby cały czas grać dany motyw, prawda, czyli to jest takie bardzo dobra rzecz, jeśli ktoś potrzebuje ćwiczenia właśnie na rozgrzewkę takie przed koncertami. To jest bardzo dobra rzecz do ćwiczenia w domu. Tak, właśnie, już były filmy odnośnie tego, jak się przygotowuje do koncertów, jak te ćwiczenia robić, prawda, podczas samego grania. Tutaj mamy z kolei od drugiej strony, od ruchów fizycznych, od różnych właśnie wysiłkowych ruchów, które, no mimo wszystko, kto grał na scenie i grał naprawdę dynamicznie i po prostu ekspresyjnie, to wie, jak wyczerpujące potrafi być granie koncertu. Nie mówię o osobach, które grają. Prawda, w ten sposób, tylko osoba, która faktycznie po prostu. Prawda, w ten sposób grają. I to naprawdę jest bardzo męczące. Ja nieraz właśnie tak miałem, że po koncercie po prostu tak mnie nogi bolały, po prostu od stania, od różnych właśnie ruchów, po prostu fizycznie bardzo ciężko. Bardzo, bardzo ciężko niektóre rzeczy przejść, po prostu jesteśmy zmęczeni. Wiem, że tam była gdzieś dyskusja na Facebooku, gdzie mówiliśmy o tym, o ćwiczeniach. Ktoś się spytał o ćwiczenia na granie, no coś, nie pamiętam dokładnie tematu, w każdym razie było pytanie o ćwiczenia jakieś. Ktoś sobie zażartował, że no rób sobie brzuszki, no. Inny oczywiście napisał, no ha 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 ha. Ho 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 ho, lo 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 lo, ho 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 ho. Prawda, się nabijali, ale prawda jest taka, że zwykłe ćwiczenie, zwykłe jakieś brzuszki, przysiady bez gitary też są istotne, no cholernie istotne, no tutaj trzeba przyznać, jeśli ktoś już ma doświadczenia z grania na koncertach, z grania na próbach i z noszeniem sprzętu, to dochodzi wszystko, wszystkie te rzeczy, prawda, noszenie sprzętu, wygłupianie się na scenie, noszenie gitary, prawda, chociażby na futerale, jak niesiemy nawet na próbę gdzieś, to po prostu ręka wysiada, jeśli ponosimy długo, prawda, zmieniamy ręce, no to musimy mieć wytrzymałość, ponieważ jeśli nadwyrężymy ręce, chociaż podczas niesienia gitary na próbę, to później palce, no, są po prostu, no, ponaciągane, są wszystkie te ścięgna i ciężko się nam gra, więc utrzymanie kondycji fizycznej ogólnie jest bardzo wskazane, to jest pierwsza rzecz. Kondycja fizyczna ogólnie, prawda, brzuch, nogi, ćwiczenia na rowerze, ćwiczenie ewentualnie na siłowni. No nawet siłownię można sobie odpuścić, ale jakieś, prawda, skłony, przysiady, brzuszki, pompki, takie rzeczy to są bardzo ważne. Więc
niech się nikt nie śmieje, że ćwiczenia fizyczne to dla gitarzysty zupełnie jakaś abstrakcja jest, prawda? Druga rzecz właśnie ćwiczenia z instrumentem. Wiem, że to jest, można powiedzieć, taka już zupełnie innowacyjna forma ćwiczeń, ponieważ jeszcze nie widziałem nikogo, kto by wymyślał ćwiczenia z gitarą, prawda? Taki fitness gitarowy, można było powiedzieć. Nie było jeszcze nikogo na świecie, kto by coś takiego robił. W każdym razie ja nie widziałem na pewno, a trochę filmów oglądałem. Więc bądźmy prekursorami tych wszystkich technik, kurcze, ćwiczeniowych i zacznijmy fitness, kurde, gitarowy. Hello!